Witam Państwa po dłuższej nieobecności. Dziękuję za zainteresowanie Kompasem, dziękuję za Wasze wejście na naszą stronę, czy to na Facebooku, czy na YouTubie. Dziękuję za polubienia, za komentarze. Jak zwykle proszę o więcej. Dziś już nie czas na politykę, na trudne sprawy społeczne, w kontekście oczywiście biblijnym. Za chwilę Wigilia. Przygotowania w większości domów są już ukończone, prezenty kupione. Czas pośpiechu, biegania po sklepach, w poszukiwaniu tych prezentów się już skończył. I jak co roku, wszędzie, od prawie miesiąca towarzyszyły nam w sklepach czy w mediach kolędy. Przetykano oczywiście reklamami różnych towarów i promocji. Bóg się rodzi, przybierzeli do Betlejem, cicha noc. Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi, handlowcy jak zwykle prześcigali się w tworzeniu tej swoiście świątecznej atmosfery. Po takim miesiącu z kolędami na każdym kroku w sklepach czy w mediach, czy ktoś jeszcze zwraca uwagę na ich treść? Co pomyśli przeciętny Polak, gdy wysłuchawszy w grudniu po raz tysięczny Bóg się rodzi? Czy pomyśli, po co? A może po prostu pomyśli, no i co z tego? Przybliżmy sobie zatem dzisiaj, w tym szczególnym czasie, treść choć jednej kolędy, właśnie tej. Bóg się rodzi, moc truchleje. Choćby po to, abyśmy mogli, gdy czy to usłyszymy ją, czy też zaśpiewamy, zastanowić się, co jej autor tak naprawdę chciał nam przekazać. Pierwsza zwrotka mówi: Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony. Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice nieskończony. Wzgardzony, okryty chwałą, śmiertelny, król nad wiekami, a słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Co to znaczy, że jakaś moc drżała ze strachu, gdy rodził się Chrystus? Widocznie ktoś miał powód, by bać się tego wydarzenia. Ktoś, kto wiedział, że ten, który się narodzi, będzie potężny i może nawet położy kres jego panowaniu. Najprościej oczywiście można byłoby szukać tej mocy w królu Herodzie, który, gdy dowiedział się, że według proroctw właśnie narodził się żydowski król, kazał wymordować w Betlejem wszystkich niedawno narodzonych chłopców. Ale można też w poszukiwaniu tej mocy sięgnąć głębiej. Wskazać na szatana i jego demony, od wieków walczące z Bogiem i jego ludem. Apostoł Paweł w liście do Efezjan pisze o szatanie i jego demonach tak, że bój my ludzie toczymy nie z krwią i z ciałem, a więc nie z innymi ludźmi, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Szatan tak bardzo bał się pojawienia się Chrystusa na świecie, że nie tylko postanowił doprowadzić do zabicia go tuż po jego narodzeniu, choćby rękami króla Heroda, ale próbował go zabić nawet wcześniej, w tym sensie, że próbował nawet zapobiec jego narodzeniu. Wiedząc, że Zbawiciel miał przyjść na świat w narodzie izraelskim, podejmował próby zniszczenia całego tego narodu, by nie mógł się z niego narodzić ten, który by go mógł pozbawić panowania na ziemi. Już w czasach Mojżesza i pobytu Izraelitów w Egipcie Faraon również nakazał zabijanie wszystkich nowonarodzonych chłopców żydowskich. A potem w czasach perskich, po niewoli babilońskiej, narodu żydowskiego, na skutek pałacowych intryg miało dojść do wydania dekretu nakazującego zabicie wszystkich Żydów w całym imperium jednego dnia. Tak. Szatan miał powód, by bać się narodzin tego dziecka.
wiedział, że według proroctwa Izajasza władza spocznie na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny i Książę pokoju. Dalsza część kolędy, nawet jeszcze tej pierwszej zwrotki, zwraca uwagę naszą na istotę planu zbawienia, na zwycięstwo nad złem przez samouniżenie się Boga. Dlaczego samouniżenie? Bo zło ma swój początek w samowywyższeniu się Lucyfera, stworzenia, które chciało zrównać się ze Stwórcą. To Lucyfer mówił, a czytamy o tym w Księdze Izajasza, wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże, zrównam się z Najwyższym. Dlatego kres złu mogło położyć jedynie odwrotne działanie Boga. Przeciwstawienie samowywyższeniu stworzenia, samouniżenia Stwórcy. Bóg dokonał tego przez swojego Syna, o którym napisano w liście do Filipian, że chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, by być równym Bogu, ale wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. To dlatego w kolędzie mówi się o Panu Niebiosów, nieskończonym, Królu nad wiekami, który jednak, dalej tam czytamy, porzucił szczęście, rozumiemy, niebiańskiego bytowania. Tę chwałę, która go okrywała i wraz z przyjęciem ciała nadał swej boskości, jak czytamy w kolędzie, granice. Stał się śmiertelny, stał się narażony na trudy i znoje, a także jak każdy człowiek, na wzgardę, czyli odrzucenie przez tych, których w istocie przyszedł ratować. To właśnie o tym czytamy w Ewangelii Jana na samym początku. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tam też na początku Ewangelii Jana czytamy ten refren kolędy, że Słowo, które było na początku u Boga i które było Bogiem, ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. I ujrzeliśmy chwałę Jego, jaką ma jedyny Syn od Ojca. I to jest tak naprawdę istota tych grudniowych świąt. Nie potrawy, nie prezenty, nie świecidełka na choinkach, choć to wszystko miłe i ładne. Istotą jest pamięć o Bogu, który stał się człowiekiem, przyjął ciało, stał się nim dla naszego zbawienia. Bez tej pamięci, bez rozważań w tym czasie o tym, bez rozmów na ten temat, cała reszta tych świąt będzie nieistotna. Bez tej pamięci cała reszta to adekwatnie do tego czasu szopka. Istotą tych świąt jest to, że Bóg zdecydował się posłać swego Syna między, jak mówi kolęda, lud ukochany, gdyż tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Dalsza część kolędy mówi: cóż masz niebo nadziemiany, Bóg porzucił szczęście swoje. Wszedł między lud ukochany, dzieląc z nim trudy i znoje. Niemało cierpiał, niemało, żeśmy byli winni sami, a Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Dalej już krótko, bo chyba większość, co najważniejsze, powiedziałem.
kolędzie czytamy, że Jezus cierpiał niemało. Choć to my sami byliśmy winni. Autor słów niemal cytuje tutaj proroka Izajasza, który zapowiedział, że Mesjasz nasze cierpienia wziął na siebie i został zraniony za występki nasze, starty za winy nasze. A miało tak się stać dla naszego zbawienia, jak kończy tę frazę Izajasz. I dalej w kolędzie słyszymy: w nędznej szopie urodzony, żłób mu za kolebkę dano. Cóż jest, czym był otoczony? Bydło, pasterze i siano? Ubodzy, was to spotkało, witać go przed bogaczami. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. To, co w szczególny sposób mnie porusza w tej kolędzie, to ukazanie Chrystusa jako tego, który przyjąwszy ciało, utożsamia się z ludźmi do tego stopnia, że Pismo Święte nazywa go naszym bratem. Bo musiał, jak czytamy w liście do Hebrajczyków, we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym kapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu, za moje, twoje. Trudy, znoje, cierpienia, nędzna szopa za miejsce narodzin, życie wśród ubogich. Na takie właśnie życie zdecydował się Syn Boży, aby móc, jak dalej czytamy w tym liście do Hebrajczyków, współczuć ze słabościami naszymi i doświadczyć tego wszystkiego podobnie do nas. Kolęda kończy się słowami: podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą. W dobrych radach, w dobrym bycie, wspieraj jej siłę swą siłą. Dom nasz i majętność z całą i wszystkie wioski z miastami, a słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Choć kolęda mówi: podnieś rękę, Boże Dziecię, to warto pamiętać, że dziecięciem Jezus był jedynie krótki czas, a swoje najistotniejsze nauki wygłosił jako dorosły mężczyzna w sile wieku. Potem został zabity, zmartwychwstał, w niebo wstąpił i dzisiaj żyje. Ale już nie jako dziecię. Już od dawna nie jest niczego nieświadomym dziecięciem. Jest królem królów, panem panów i jako taki niebawem powróci. Wspominając więc ten pierwszy adwent, nie wolno nam zapominać o nadchodzącym drugim adwencie, o obiecanym powrocie Jezusa Chrystusa, by wreszcie spełniły się słowa, o które się przecież codziennie modlimy: Ojcze nasz, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. W tym sklepowo-medialnym hałasie gubi się ta istotna treść kolęd. Przestajemy się zastanawiać nad ich słowami, a wiele z nich niesie za sobą prawdy istotne, a nawet zbawienne. Pamiętajmy o tym, gdy ponownie gdzieś usłyszymy czy zaśpiewamy jakąś kolędę. Niech to nie będzie po prostu tradycja, ale głębokie zastanowienie się nad istotnymi prawdami, które w sobie niosą. Drodzy Państwo, dziękuję. Zaraz po świętach zapraszam na kolejny odcinek Kompasu, w którym, jeszcze pozostając w klimatach świątecznych, opowiem Państwu o złotej regule Jezusa Chrystusa i co z niej dla nas dzisiaj wynika.